Moje ręce są czyste. Nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego. Ukrzyżuj go! Uwalniam wam Barabasza. A Jezusa z Nazaretu skazuję na karę śmierci. Ibis in crucem! Wydaje mi się, że należysz do jego uczniów. Widziałam cię, jak chodziłeś z królem żydowskim. Nie jestem jego uczniem. Nie znam go. Nie wiem i nie rozumiem, o kim mówisz. A czy ja czasem nie widziałam ciebie z twoim rabbim w ogrodzie w Getsemani? Na pewno z nim byłeś. Twoja mowa cię zdradza. Przysięgam, że nie znam tego człowieka, o którym mówisz. Przysięgam. Jesteś grzesznikiem. Ale właśnie takiego cię Jezus kocha. Ty jesteś Piotr, czyli skała. I na tej skale zbuduje Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie da klucze Królestwa Niebieskiego. On od początku wiedział, jaki jesteś i tobie zawierzył. Panie, pozwól, abym ja w to uwierzył. Osądzono na ukrzyżowanie. Dzisiaj grzech każdy pali nas udręką. Trzeba pokuty. Stoimy spętani z rozpaczą w oczach i trwogach przed męką. Zabiło ciebie ciernia, tortura i bestialskie bicie. Weroniko, zbierz wszystkie chusty odartym z pamięci. Bitym, oplutym, spętanym w powrozach, torturowanym, więzionym i chorym, co w łagrach leżą, konają w obozach.
wieczór się zbliża. Nie hańbą czyn ten domostwo okryje, wieków pamięcią Ewangelii chwałą, a wy będziecie wciąż uprawiać pola. Może nie wiedząc, co się wtedy stało. Stałaś pokorna, mężna i niezłomna. Przed tobą pochód krzyżowy wciąż kroczy. Jesteś patronką każdej ziemskiej matki, której synowi śmierci zagląda w oczy. Wiernie synowi dotrzymujesz kroku, skazana na cios, na żądni widowiska, starzy i młodzi, chłopcy i dziewczyny, jeszcze nie wiedząc, że ból niepojęty to okup za nas, za nasze winy. Niech mnie zaniosło pospiesznie do grobu. Z tobą tam spocznę. Z tobą.
zmartwychwstanę. Szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał. Bawią go wroże i czyścimy szlimy na palotę. Bracia, przyszedłem wam przekazać radosną nowinę. Jezus z Nazaretu żyje. Widzieliśmy, jak łamał chleb. Jezus z Nazaretu jest Mesjaszem. Ciężar krzyż Abrahama, Izaaka, Jakuba, Pan Izraela. Ja także widziałem. Widziałem zmartwychwstałego mistrza. I tuż przed waszym przyjściem złożyłem świadectwo przed resztą apostołów. Duch Święty stąpi na nas. Otrzymamy jego. Jestem winny krwi tego sprawiedliwego. Nie mogę powiedzieć nie. Jestem. Boże, dzięki Ci za Twoją przeogromną miłość. Ale pragnę przede wszystkim podziękować i Boże jeszcze raz oklaskę. Przepraszam, że wyrwałem mikrofon księdzu dziekanowi. Mam nadzieję, że ksiądz mi wybaczy, że chciałem Państwu serdecznie podziękować za to, co stworzyliście na widowni. Tę przepiękną, ogromną, wzruszającą ciszę w czasie spektaklu. Państwu. Podziękujmy, artyści, Państwu za tą przyjemność stworzenia tej ogromnej ciszy. Taka duża ilość widzów, a cisza wspaniała. Ja, kochani, dziękuję i przepraszam Was za to, że